Może być. O. Witajcie. Raz, próba mikrofonu, niby wszystko w porządku. Okej. Witajcie w moim ogrodzie. Ja usiadłem sobie na słoneczku. Mam tutaj laptopa, słuchawki i moje cudo, którym normalnie fotografuję, czyli 180-600 Nikora i Z9. Zaraz zobaczycie przebitki, jakie Wam zrobiłem z mojego setupu. Tak wygląda na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się nagra trochę zwierzaków tutaj. Nie wiem, czy będziecie widzieli wróble, jak się szykują do ataku na jedzenie. Zobaczmy, czy mi się... Aj, nie to... Nie to joystick, okej. Okay. Przestawiłem. No okej, okay. Gdzie on tutaj jest? Tutaj jest. O, ale zobaczcie. Przekręcę Wam tutaj. Zobaczę, czy będziecie widzieli wróble. Jeszcze troszkę. O, tam są wróble. Widzicie, jak skaczą? Akurat się majta. Wobec jakich tam... Tu jest ich tak z kilkanaście. O, i przyleciały sobie na wyżerkę. Ja je tutaj pofotografuję. Mam trudną sytuację, bo jest ostre światło. Aj, joystick, o. Ale mam nadzieję, że mi się coś tutaj uda zrobić. O. Tutaj latają. Tu może mi się uda Wam pokazać śledzie. O. Zobaczcie, tutaj są śledzie. Tu jest szalona fontanna. Szalona, bo wysoko daje, bo jest duże słońce. Wróćmy na mnie. Okej. Postaram się kadr ustawić. Sterę telefonem. Mam i DJ-a SC2, czyli tą starszą wersję. Nikon ZF i 40 F2. Także taki najtańszy obiektyw. I nagrywam tutaj. Witam Was na moim kanale. Fotografuję to Walker, czyli fotograf z balkonikiem. Ja zazwyczaj, jak jest ładnie, to spędzam czas tak, bo nie jestem w stanie za daleko pójść. Tutaj się kręcę po moim ogrodzie. Tam w tyle widzicie, tam z tej strony, o tu widzicie na dole koło od roweru. Jeszcze daję radę gdzieś tam podjechać sobie rowerem, więc jak jest ładnie, to staram się być aktywny, ćwiczyć nogi i jeździć rowerem. I tam małe dystanse rowerem robię, żeby ćwiczyć. Wiecie, jak mam dobry dzień, to ja potrafię przejść i 4 czy 5 mil, no to macie, nie wiem, 7 km potrafię zrobić. Jak mam dobry dzień, jak mi choroba odpuszcza, bo to nie jest tak, że ja mam, wiecie, jakieś stawy poszkadzane, tylko mam chorobę, która atakuje te stawy. Jak mi odpuszcza, to ja normalnie, jak ktoś mówi, zrzucam kajdany i mogę normalnie sobie brać i chodzić, i funkcjonować. Tylko taki czas był ostatnio, kilka lat temu, że mi choroba odpuściła. Także ogólnie mam jeszcze problemy z nerkami, to też, jak to się mówi, bywa upierdliwe. Żeby Wam tak wyjaśnić, na czym polega moja choroba? Moja choroba u mnie polega na tym, że ciągle czuję ogromny ból, nie? Także to najbardziej bierze i dokucza ten wszechobecny ból. I czasami, że tak Wam powiem, to jest może czasami dołujące, ale to tak bym chciał, żeby tak... Gotowy jestem na wszystko, nawet na zastrzyk, żeby tylko już przestać ten ból czuć, ale żona mnie wspiera na tyle, że jak to się mówi, jestem w stanie z tym żyć jeszcze. No i mam przyjaciół, Łukasza i Natalię, których pozdrawiam, od których często mówię. No i największym problemem właśnie jest ból i to, że nie jestem w stanie się poruszać. Nie wiem, palce mi się blokują, wiecie, bolą, jakby mnie łamali. Także takie niesympatyczne to jest. I tylko to mnie powstrzymuje przed aktywnością, bo jeśli chodzi o zaangażowanie, chęci, wiecie, serducho to mam do działania. Nie umiem wysiedzieć,
Także dlatego mam dużo projektów, które robię. Na przykład mam grupę, widzieliście moją wędzarnię, gdzieś tutaj zbyci widzieli, pokażę Wam moją wędzarnię. Także pokazuję Wam teraz fragment z mojego ogrodu, gdzie będzie wędzarnia i ogród i setup, jak to wygląda. I zaraz do Was wrócę z tym monologiem. Anna się wyleguje, też na słoneczku. Tu jest moja wędzarnia, a tu jest moje stanowisko do siedzenia na słoneczku i obserwowania ptaków. Jak widzicie, tu mam już przygotowane wszystko. Jakiś tam laptop do oglądania jakichś tam materiałów, słuchawki i aparat. Dzisiaj fontanna nieźle psika, dlatego że mamy słoneczko, ładnie jest. Widzicie moje rybki. Tu jest karmnik, trochę zmieniłem aranżację. Tu jakieś deski leżą. Tam. O, tu są karmniki. Znaczy karmniki. Domki dla ptaków. W tym ostatnim po lewo widziałem, że blue tint, czyli sikorki, te modraszki chyba z niebieską głową, wchodzą i wychodzą, więc być może zaadoptowały tą moją chatkę jedną. Tak to tutaj wygląda. A tam jest siatka i za tą siatką jest moja miejscowa, z której mogę z ukrycia fotografować ptaki. Tutaj w tym piasku wróble robią takie błotne czy piaskowe kąpiele i tutaj się kąpią. Zauważyłem, że ostatnio, jak jest bardzo słonecznie, to mam jakieś larwy na wierzchu wody. Takie są kropeczki. Wydaje mi się, że to są być może albo jakieś owady, albo małże, bo małże włożyłem do czyszczenia wody i tam pisało, że małże muszą mieć staw z rybami, bo żerują na oskrzelach ryb, ale czyżby aż tyle było tych larw małż? Jak jest zimniej, to ich tyle nie widać, są głębiej w wodzie. Wygląda tak, jakby wypływały na powierzchnię się zagrzać. Tak w sumie i rybki. Tutaj widzicie. Zdjąłem karmniki. Uzupełniłem to, takie mam miejscowe naziarka powywiercane. Tutaj powkładałem orzechy. O. Tu są ziarka. I tutaj będziecie widzieli zdjęcia. Myszka ostatnio urzędowała na tym pniu. Także siadam sobie i zobaczę, co mi się uda dzisiaj sfotografować. Zobaczymy. Zobaczymy, co mi się uda dzisiaj sfotografować. Witajcie. Widzieliście, jak to bierze i wygląda u mnie. A słyszeliście ptaki? Jak ruszyłem po trawę, chciałem obrócić kamerą i Wam pokazać, ile tu wróbli jest. No i to jest największy problem, żebym chciał, a nie mogę. Jeszcze kupę lat sądziłem, że mi to przejdzie, tak mi bynajmniej lekarze mówili. Będę do Was mówił, tylko skieruję Wam kamerę na przyjemniejszy widok. Na przyjemniejszy widok. Mogę dać cieskie piątkę. Uciekły. Ale zobaczmy. Aj, nie ten. Zasłania mi tutaj obraz ekranu. Zasłania mi ten joystick. No to witajcie ponownie. Postaram się tutaj z Wami porozmawiać. Sikorka? Nie, to wróbel. To jest największy problem. I żeby nie zwariować, żeby mieć jakiś salto, robię dużo projektów. Mam też grupę Wędzarnicze Bractwo UK. Kanał na YouTube też o tym profilu. Staram się robić to, na co mi akurat pozwala choroba. Kupę lat, jak już Wam tutaj wspominałem, maniono mnie, czy mówiono mi, że to jest przejściowe, że tylko 2 miesiące. I tak te 2 miesiące trwają do dzisiaj.
ale nie mam co narzekać. Mam ludzi, którzy mnie wspierają, no i mam chęć robienia czegokolwiek. Tak spędzam wolny czas, mimo że wiem, że jest ostre słońce, być może zdjęcia będą do dupy, ale siadam sobie z aparatem, grzeję te moje bolące kości. I mam nadzieję, że w tą sobotę, czyli teraz mamy koło 20 marca, czyli 23 marca, że w tą sobotę uda mi się pójść gdzieś z Łukaszem, ma do mnie przyjechać i gdzieś wyprawę zrobimy na jakieś fotografowanie ptaków. Może jakiś wspólny materiał znowu nagramy. Tak wygląda tutaj mój setup i moje wróble. I tak spędzam czas i myślę, co tu bym mógł dla Was nagrać. O, ruszyłem kamerą, mi się przestraszyły. Następnym razem dalej tą kamerę wezmę. Będzie lepszy widok, lepsze ujęcie będzie. O, jak pijany jaszczur. Uwielbiam te łobuzy. Dają mi dużo pozytywnej energii. Wiecie co, oni się też kłócą, te wróble. Spory mają, walki właśnie mają. Także też ludzkie uczucia nie są im obce. No to jest samica chyba. Samiec. Mam ich tu po tych krzakach. Mam nadzieję, że w tej budce, co tam u góry widzicie po lewo nad tym garnuszkiem, że tam mi te sikorki zamieszkają. Trzymam kciuki. Byłoby fajnie. Myślę, jakąś kamerę zrobić. O, płochacz tam chodzi. Pokażę Wam płochacza. Może się uda. O, zobaczcie, tam będzie w cieniu płochacz biega. Może będzie widać go, jak tu przyjdzie. Mógłby jeszcze strzyżyk wpaść. O, nie wiem, czy widzicie, jak tam skacze. Postaram się Wam, może zoomuję to w programie. No, chodź tutaj bliżej. Chodź tutaj bliżej. Ktoś z domu wyszedł i mi tutaj sabotaż robi niechcący. Mam nadzieję, że się jeszcze będą wróble kąpały. To Wam pokażę, jak się kąpią. Rodzina wyszła na dwór do stołu i mi tu spłoszyła trochę te ptaki. No ale się przyzwyczają w końcu. Dlatego, że się więcej w ogrodzie dzieje, jest lato. Ja już im nie przeszkadzam. Tu mogę sobie być normalnie, rozmawiać z Wami i kawę pić. Nie odbierają mi jako zagrożenie. Nawet ten płochacz, pokrzywica płochacz też już się mnie tak nie boi. Nawet strzyżyk tu potrafi blisko mnie biegać, a są bardzo płochliwe. Na początku to trudno było je namierzyć. Tu im nawet psy nie przeszkadzają. Rządzą w tych krzakach tutaj. Mam nadzieję, że zamieszkają w tych moich budkach. Dzisiaj się zapowiada bardzo ładny dzień.
spędzę tu dużo, dużo czasu. Pies sąsiada piszczy. Nie wiem, zostawiają te psy tak na dworze. Szkoda tych psiaków. Moje funfle. Jeszcze tylko Rudzika brakuje. I tych bogatek i modraszek. Bo bogatka przylatuje i modraszka do mnie. Są dwie. Strzyżyk, kos. Dzwońce były raz latem zeszłego roku. Krogulec był chyba. Też, ale mam kiepskie zdjęcie, bo to myślałem, że psy zaatakowały gołębia, że jakiś ptak się rozbił, a to wychodziło na to, że krogulec atakował mi tutaj te ptaki. I mu nie zrobiłem zdjęcia, bo się akurat rozkładałem i siedziałem tutaj tak jak siedzę, zobaczę, to jest 40, ja tutaj siedzę, no mały dystans jestem od tych ptaków i krogulcowi nie przeszkadzałem i krogulec zaatakował tutaj. Tutaj dosłownie tak uderzył, pokażę wam tutaj kamerą. Uderzył na początku tutaj, o, dokładnie za tą latarnią, o tam uderzył w rant, potem odleciał i potem powtórzył atak i uderzył tutaj w krzaki, potem zaatakował. Ptaki uciekły, popatrzał się na nie, przyglądał, posiedział chwilę i odleciał. Syn mówi, że jeszcze go parę razy tutaj widział. Ja już go tutaj nie spotkałem, ale mam nadzieję, że mu jakąś jeszcze fotografię zrobię. Wybaczcie, że tak trochę smętnie o tej mojej chorobie, ale wiecie, to w sumie jest 90% tego, co mnie otacza i dlatego mam to cały czas w głowie, tą walkę. Ale może macie jakieś ciekawe pomysły, coś byście chcieli, żebyśmy, nie wiem, przetestowali z Łukaszem. On jest teraz w Canonie R, w Canon R6 i ma teraz R chyba 50. Unboxing u niego na kanale lukas.ludziejewski, wpiszcie w wyszukiwarce na YouTube i wam wyskoczy jego kanał. Tam powinien być niebawem film z tego unboxingu. Nawet na short macie przebitkę z tego, jak nagrywaliśmy materiał u niego. Na tym punkcie możecie coś, co byśmy mogli przetestować. Ja jestem akurat w Nikonie, Nikon Z, tutaj mam 180-600, mam Nikona ZF i Nikona Z9, to jest mój podstawowy sprzęt. ZF do takiego vlogowania i taki aparat dla mnie prywatnie do chodzenia, a ten też jest taki prywatny, ale ten jest do fotografii ptaków i został zakupiony typowo pod to, żeby fotografować ptaki. Tutaj mam właśnie 180-600 i Nikona Z9. Ogólnie ten sprzęt to zakupiłem, znaczy jak firmę miałem, jak miałem działać, przygotowałem się, że wyzdrowieję. Mówili mi, że wyzdrowieję i wrócę do biznesu i zakupiłem to na firmę, czekając, aż będę mógł, wiecie, tak uderzyć z kopyta, ale niestety plany się posypały. I została mi fotografia ptaków i smętnienie po prostu do obiektywu na YouTube. Ale ostatnio wróciliśmy do fotografowania ludzi i też sporo materiału będzie z fotografowaniem ludzi, gdzie fotografuję ja, Natalia i Łukasz, czyli dwóch Łukaszy i Natalia fotografuje ludzi. Także też ciekawy projekt. Mamy projekt lata 70, 60, które wykonujemy na analogach. Także będzie tu sporo przebitek z tego. I to jeszcze przed nami. Szykujemy się do wystawy. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Na razie prace są i zaawansowany pierwszy etap, że tak powiem. Czyli działamy, zgrywamy się, szlifujemy wspólną kooperację do wspólnych projektów. Potem, dobra, nie będę wam więcej gitary, zaraz napiszcie, czy coś byśmy mogli przetestować, czy coś innego, o czymś pogadać. Może myślałem, żeby też jakiś live zrobić i
jakieś tematy poruszyć, może takie dla początkujących też, kto wie. Ludzie za bardzo idą w technikę i za bardzo się skupiają na pierdołach, zamiast robić zdjęcia i się tym cieszyć. O tym zapominają, o cieszeniu się z fotografii. Wiecie, nie idzie, nie można ciągle iść w takim reżimie jakości, wszystkiego. To jest męczące, to męczy na duszą. Człowiek się szybko wypala. Trzeba mieć jakieś takie bzdety robić dla siebie. To takie moje przesłanie na dzisiaj. Także trzymajcie się, zobaczcie sobie zdjęcia z dnia dzisiejszego i z dnia poprzedniego. Tutaj będzie też myszka, nagrania z myszki tutaj, także jak mnie odwiedziła i do usłyszenia. Może jeszcze jakieś przybitki nagram, jak będą. Jeśli będzie coś ciekawego, to Wam jeszcze tutaj coś nagram. Mam nadzieję, że mi sikorki przylecą i strzyżek i uda mi się go zarejestrować na wideo. No, to tyle. O, śledzie zaczęły pływać bardziej intensywnie. Ale już się tam schowały. Wygrzewają się. Zobaczcie, ile tych rybek jest. Z kilkadziesiąt, a miałem 4. I wiecie, że one nie jedzą karmy, jaką im kupiłem. Wolą, naturalnie się wyżywiły całą zimę. To już rok będzie, jak się naturalnie same żywią. Nie wiem czym, ale ten ekosystem działa ogólnie. Dają radę. To tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Jakby były jakieś przybitki, to jeszcze je zobaczycie. Cześć. Zobaczcie, ile tych rybek mam tutaj. One się jakoś same wyżywiły.
Thank you.